Jesteśmy w Montgomery, stolicy stanu Alabama. Stoimy przed bardzo ważnym dla tego stanu, a już na pewno dla sympatyków sił południa, czy dla rodzin tych, którzy wtedy walczyli, polegli, pomniku. Bo to pomnik właśnie upamiętniający wojnę secesyjną 1861-1865. I bardzo ciekawe tutaj dodatki, które możemy zaobserwować. Najpierw jest tutaj w rogu taki blok kamienny, który został prawdopodobnie tutaj położony. No myślę, że nie jedna osoba to kładła, ale symbolicznie położony przez Jeffersona Davisa, czyli prezydenta Konfederatów, kiedy na początku 1861 roku Stany Południowe dokonują secesji, odłączają się od Unii, Jefferson Davis zostaje prezydentem jakoby nowego państwa przez parę lat, bo to były całkiem odrębne wtedy struktury administracyjne. Poza tym w rogach tego pomnika jest tutaj na przykład Second National Confederate Flag, czyli jest pokazane, jak kiedyś wyglądała druga z prezentowanych czy projektowanych flag Konfederatów. Ale nie ma już żadnego masztu, na którym te flagi wisiały. Tam jest kolejny w rogu taki kikut, który stoi i masztu już nie ma. I jakoby o tej porze dnia trochę ten pomnik jest schowany w cieniu. Przejdźmy wokół tego całego kompleksu, bo okazuje się, że jest to jeden z piękniejszych, bez wątpienia, właśnie rządowych budynków, szeregu budynków. Tam akurat widzimy gmach Departamentu Pracy i Polityki Socjalnej, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Greek Revival, neoklasycyzm. W bardzo ładnej formie, stonowany. Kanelurowanie, kapitele, tutaj akurat były jońskie, tam widzimy kompozytowe i tak dalej. Słuchajcie, na tych schodach, do których się zbliżamy, od tej strony, bo to jest gmach, który powstał w połowie XIX wieku. W latach 40. XIX wieku był budowany inny kapitol tutaj dla stanu Alabama, ale spłonął po 2 latach i postawiono ten, bardzo taki stonowany, z tą kopułą na górze. Tam powiewa cały czas flaga Stanów i flaga stanu Alabama. W każdym razie te alkierze jakoby z kilku stron dobudowywano później. Na tych schodach 25 marca, po kilku dniach marszu z Selmy w stanie Alabama tutaj do Montgomery, przemawiał Martin Luther King razem z 25 tysiącami protestujących, którzy tamtędy dostali się pod budynek Kapitolu tą właśnie drogą i chcieli wręczyć gubernatorowi Wallace'owi swoje petycje. Chodziło przede wszystkim o prawo do głosowania. Tutaj jest pomnik bohatera południa, czyli Jeffersona Davisa, stojący dumnie przed budynkiem Kapitolu. No i skonfederowane stany wypisane wokół tego elementu podtrzymującego pomnik. Po drugiej stronie, jak gdyby tego tutaj przejścia, głównego wejścia do Kapitolu, mam jeszcze inne rzeźby, trochę nawet zaskakujące być może, bo jest tam jeden z lekarzy, który uczestniczył w działaniach wojny secesyjnej w latach 60. XIX wieku, ratował Konfederatów.
potem stał się jednym z założycieli, właściwie pionierów rozwoju chirurgii tutaj w Alabamie i w Stanach. A tam dalej jeszcze troszeczkę, ojciec amerykańskiej ginekologii. No właśnie. Kiedy protestujący stanęli tutaj, potem usiedli, czekali, żeby ktoś do nich wyszedł, Wallace zechciał najpierw przez swoich zastępców, później finalnie przyjął tą petycję. To był marzec 1965. Lyndon Johnson podpisał dopiero w sierpniu Voting Rights Act i no to, o co walczyli Afroamerykanie, w sumie zaczęło wchodzić w życie. Przynajmniej teoretycznie. Są tutaj pamiątkowe, takie upamiętniające tablice, które o tym zdarzeniu przypominają. Czyli jest naprawdę, proszę zwrócić uwagę jeszcze na ten przepiękny budynek. No chyba najładniejszy Kapitol na razie, jaki widzieliśmy w Ameryce. Do pracy się udają senatorowie, żeby debatować. Flankowany jest na przykład przez takie oto obiekty. Tam jest nad tą kolumnadą, nad tym portykiem wypisane State of Alabama, może drzewo zasłania, ale naprawdę przepiękny obiekt. Ma taki rozmach z niektórych skrzydeł, że przez moment pomyślałem, że jestem gdzieś pod jakąś budową, którą zaprojektował jeden z akademików rosyjskich, i na przykład w Petersburgu albo w Moskwie, gdzie nigdy jeszcze nie byłem, bo jest to naprawdę z dużym rozmachem. Przypominają, że to jest właśnie pierwsza stolica stanu Alabama, ale też po drugiej stronie jest napisane sporo tekstu, ale nie zapomnieli o tym, że tutaj właśnie był finał tego 100-kilometrowego marszu ze Selmy do Montgomery. Kim był Montgomery? Bo to od niego się wzięła nazwa stolicy stanu Alabama. O, jeszcze jedna tablica. Flaga stanu. I przypomnienie o tym, że było tutaj naprawdę krwawo. Richard Montgomery był Irlandczykiem, który walczył najpierw po stronie Brytyjczyków przeciwko Amerykanom, potem przeszedł pod dowództwo Waszyngtona i był jednym z jego generałów. Jest najbardziej znany chyba z tego, że wejdźmy jeszcze na drugą stronę, warto spojrzeć, bo naprawdę robi niezłe wrażenie to rozplanowanie tutaj Kapitolu w Montgomery. Richard Montgomery chciał podbić Kanadę, którą wtedy, na przykład Montreal, Królewskie Wzgórze i całe miasto, które było wtedy w rękach Brytyjczyków. Ale nie zrobił tego, nie udało mu się i trochę żartobliwie przypomina się, że z tego jest znany. Richard Montgomery w wieku 37 bodajże lat zginął w tej kampanii, kiedy chciał podbić Quebec i jeszcze inne prowincje. Jako żołnierz armii amerykańskiej został pochowany z honorami przez Brytyjczyków, więc nie zapomnieli i powiedzmy kodeks honorowy uszanowali. Przechodzimy jeszcze właśnie od innej strony. Jest taka flaga tutaj, która powiewa. Od razu widać ją. To jest zabawne, bo wszystkie inne jakoś są bez ruchu tutaj w centrum. A flaga Konfederatów powiewa. Właśnie pani jedna senator chyba ma taką rejestrację, mi nas przepuściła. Bardzo miło. O. No i są pozostałe flagi wszystkich stanów.
Tam widać już Tennessee. Niektóre się już jakoś tam kojarzą w głowie, jak trochę pojeździliśmy. Jest Texas i tak dalej. Z drugiej strony kolejny piękny, klasycystyczny albo neoklasycystyczny, nie wiadomo w którym roku akurat ten był wybudowany, budynek. Jest tam muzeum w tej chwili. W tym roku Alabama jako terytorium, bo najpierw były terytoria, potem Stany, obchodzi 200 lat. Za chwilę tam się udamy i zobaczymy, co jest do obejrzenia w tym muzeum. No i jeszcze ta flanka tutaj, naprawdę z umiarem, bardzo ładnie. Tutaj jest ochrona, State Trooper i dzwon. Pozdrowienia w takim razie z początku 28 dnia naszej podróży po Stanach, spod Kapitolu w stolicy stanu Alabama, Montgomery. Do usłyszenia.